Cześć Adam. Cześć Michał. Miło mi Cię znowu widzieć. I nawzajem. Się rozgadaliśmy ostatnio. Ostatnio się rozgadaliśmy, tak. Witamy Was w kolejnym odcinku z serii Łączy nas biznes, czyli merytorycznie i na luzie o biznesie. Dzisiaj będziemy mówili z Adamem o psychologii sprzedaży, o technikach zamykania sprzedaży i o oporach związanych z tym, jak być skutecznym sprzedawcą. Adam, ty często szkolisz handlowców ze sprzedaży, tak? W czym są największe problemy w przyswajaniu wiedzy i we wdrażaniu jej w życie? Bardzo ciekawa jest praca z handlowcami. Częściej w ostatnim czasie pracuję z menadżerami z sprzedaży, którzy później pracują z handlowcami, ale co pewien czas jestem proszony, żeby też z handlowcami popracować. I to jest, można powiedzieć, ciekawy zbiór osobowości, dlatego że część handlowców to są osoby, które uczą się czysto w terenie i dzięki temu są skuteczne. Nawet przez te 13 lat mojej kariery, jak przez różne warsztaty przechodziliśmy z firmami, to zauważałem, że część, tak nazwijmy to 30% handlowców, obniża swoją efektywność po szkoleniach. Dlatego, że jeśli dostaną zbyt dużo wiedzy, żeby ją przyswoić, to koncentrują się na tych narzędziach, na tej wiedzy, a nie na tym, żeby robić to, w czym byli wtedy najlepsi. I to jest takie trudne, bo z jednej strony firma chce ich czegoś nauczyć, chce podwyższyć pewne standardy, na przykład kultury wypowiedzi, weźmy na to, albo obsługi tego klienta, albo sposobu prezentacji, żeby to wpływało na wizerunek, ale w rezultacie to zabija naturalność handlowca i często tacy takie pistolety jakby negują te wszystkie techniki, bo oni mają swój własny sposób i te sposoby czasami są kompletnie jakby atechniczne. Jakby to jest studium różnych przypadków, różnego rodzaju konwersacji, które prowadzą w rezultacie do sprzedaży. W szczególności, że tych sprzedaży mamy bardzo, bardzo wiele. Więc to jest taka jedna, można powiedzieć, obserwacja. Natomiast druga obserwacja jest taka, że wielu handlowców potrzebuje nie tyle samego szkolenia, co bardziej warsztatu, na którym albo zrobią te przysłowiowe scenki, przećwiczą pewne rzeczy, albo przemaglują pewne niuanse, z których nie zdają sobie sprawy. I takimi niuansami bardzo trudno wychwytalnymi jest, jest poradzenie sobie z tym domykaniem i z tym oporem, który klient ma na samym końcu. Ja często zauważam, że w momencie, kiedy handlowcy idą na szkolenie, no to jest wielka energia związana z tym, że jest poznana nowa wiedza, natomiast kiedy przychodzi później wdrożyć ją w życie, pojawia się blokada, bo właśnie były te utarte nawyki, utarte schematy, według których wcześniej działali, a trener powiedział teraz zupełnie coś innego, wrócił im trochę świat do góry nogami, tak? No i niektórzy z nich starają się jakoś wdrożyć to w życie i początkowo mają trochę gorsze wyniki w sprzedaży. Jak zmotywować takich handlowców, żeby oni mimo wszystko wytrwali w tym? No bo ze zmianą jest tak, że jest jakaś energia, tak? Później przychodzi ten moment wdrażania, no i może przestawać wychodzić. I kiedyś wcześniej byliśmy na wyższym poziomie, więc ktoś może się przeradzić tym, że w tym momencie jest gorzej. Ale kiedy przepracuje to, my jako trenerzy wiemy, że on może pójść znacznie wyżej. Jak przekonać go do tego, żeby wytrwał? Może powiedzieć, najpierw z technicznego punktu widzenia, jeśli faktycznie wiemy, że wdrażamy coś do handlowców, co jest nowe, inne, i przewidujemy, że może przynajmniej o 30% się coś takiego zadzieje, bo może być, jak mówiłem wcześniej, o 30%, to kolejne 30% to jest właśnie to, co mówisz, bo ostatnie 30-40% to są tacy, którzy wezmą i idealnie to wprowadzą. Taki idealny uczestnik, który... Z punktu widzenia trenera najfajniej się takiej osoby uczy. O tej pierwszej grupie mówimy, teraz mówimy może o tej drugiej 30, którzy właśnie ma tak jak mówisz. Teraz w związku z tym nie należy nigdy się nastawiać na to, żeby na zasadzie wysyłamy handlowca na 2 dni warsztatu czy szkolenia. To musi być proces złożony minimum z 3 etapów. Rozłożony co miesiąc albo co 2 miesiące, gdzie pierwszy warsztat są te nowe rzeczy, wprowadzamy te nowe rzeczy i miesiąc, 2 miesiące później spotykamy się i omawiamy to.
jakby przymuszamy trochę te umysły handlowców do tego, żeby oni skonfrontowali, przegadali, zweryfikowali, co działa i co nie działa i dlaczego. Bo wielu handlowców, którzy są bardzo skuteczni, oni nie filozofują trochę tak jak my. Tak? Mhm. Jakby z jednej strony trenerzy omawiają wiele różnych metodologii. Ja też, jak wspieram firmy strategicznie, to też jest związane z bardzo dużą ilością różnych dyskusji. A handlowiec to jest w pozytywnym słowie prosty człowiek. W sensie takim, on ma cel, on jedzie jak zawodnik, jak dobry sportowiec, jak Lewandowski, nie? I on nie ma bez sensu, żeby rozmyślał. I w momencie, kiedy właśnie zmobilizujemy go, żeby jednak na tym drugim etapie on przemyślał, a dlaczego to nie wyszło? Nie dlatego, że technika jest zła, tylko dlatego, że być może w złym momencie, albo być może coś trzeba udoskonalić, troszeczkę ją inaczej doszlifować. To mówi, a rozumiem, to już przestaje negować wszystko to, co wcześniej było, a zaczyna wyciągać precyzyjniejsze wnioski, bo jednak biznes, w ogóle biznes jest pędzący i dużo czasu na refleksję nie ma. A druga jest rzecz, jak usłyszą od kilku osób, w zasadzie, a mi się udało, a mi to wyszło, to mówią, o jednak może. I to podbije jego motywację. No właśnie, te spotkania z innymi handlowcami też chyba są bardzo ważne, prawda? Bo jak pracujemy z mniejszymi firmami, gdzie te zespoły sprzedażowe są czasem jednoosobowe, dwu, trzyosobowe, albo niekiedy jest to sam szef, który sprzedaje, nie ma w ogóle żadnego zespołu, no to kiedy on nie ma z kim porozmawiać o tym, jakie ma efekty, co może zmienić, co może wdrożyć, nie ma kogoś, kto go będzie dopingował, będzie mu bardzo ciężko. Tak. Jak z tą pułapką samotności, którzy mają i prezesi, i czasami właśnie handlowcy, nie? Mm-hmm. No prezesi często mają tą pułapkę samotności, bo idą w jakimś celu, którego często nikt nie rozumie, oni jedynie rozumieją go, tak? I muszą w jakiś sposób przekonać innych, żeby poszli za nim, prawda? Więc no to akurat to doskonale rozumiemy, prawda? Jak uważasz, jakie są twoim zdaniem najlepsze techniki związane z domykaniem sprzedaży przez handlowców? Z jednej strony jest to kwestia wyczuwania tego momentu, kiedy klient zaczyna zadawać na przykład pytania i widzimy, aha, jeśli zadaje pytania, to się interesuje. Trzeba wtedy bardzo precyzyjnie odpowiedzieć na te jego pytania. Bo bardzo często, gdy klient zadaje pytania, czyli jest zainteresowany, podświadomie zaczyna dążyć, zbliżać się do tego domknięcia samoistnie tak naprawdę, do tej decyzji. A my przez to, że nie wyczujemy, że tu jest ten moment, kiedy zaczyna klient sam sobie domykać, bo wchodzi sam w niuanse, my zaczynamy go przekonywać zgodnie z pewną listą w głowie na temat tego, dlaczego jesteśmy wyjątkowi, dlaczego coś tam. Więc bardzo ważne jest wyczuwanie, na którym etapie sprzedaży jesteśmy, poznając na przykład, że są te pytania i bardzo precyzyjne naprawdę odpowiedzi. Przykładowo, jeśli klient mówi, a to z czego wynika ta cena? Tak? Z czego wynika ta cena? I teraz kilka intencji może być pod tym pytaniem. Dlaczego tak drogo? Tak? Z czego wynika ta cena? Ale, czyli tak naprawdę dlaczego tak drogo? Albo naprawdę z czego wynika ta cena? Merytorycznie. Merytorycznie. Tak? Jeśli handlowiec tego nie wyczuje, jaka jest intencja tego pytania, to pójdzie w złą stronę. Jeśli intencja jest merytoryczna... A handlowiec amator zazwyczaj pomyśli, że mój produkt jest za drogi, prawda? I zacznie tłumaczyć się, że wcale nie jesteśmy drodzy. A klient chce po prostu racjonalnego wyjaśnienia. To wynika z tego, mamy takie koszty, mamy takich profesjonalistów, to tyle kosztuje. I wtedy ja ostatnio miałem taką rozmowę i nagle zrozumiałem, aha, rozumiem. Tak? Bo z kolei miałem ostatnio rozmowę w inną stronę, dlaczego tak tanio? Bo konkurencja droższa, tak? I teraz, czy wy nie jesteście słabsi? No i handlowiec świetnie sobie poradził, bo powołał się na kilka bardzo takich fajnych argumentów. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest, jeśli czujemy, że zbliżamy się powoli do końca, to jest taki uniwersalny tekst, na zasadzie, proszę pana, rozmawiamy o wielu różnych rzeczach, czy na tym etapie czuje pan, że warto, żebyśmy kontynuowali, bo ma pan pytania, czy tak naprawdę nie ma pan ochoty na tą usługę czy na ten produkt, bo zaszczędzimy sobie czas, ja nie będę pana dręczył, pan będzie miał więcej czasu, ja będę miał więcej czasu, znapi się pan na biznesie, wie pan o co chodzi. Im szybciej powiemy sobie tak albo nie, czyli to. Konkretna, uczciwa tak propozycja. Jest, tak jest. I im bardziej druga strona pochodzi z biznesu, jest przynajmniej średnio doświadczona, to ona naprawdę jej się spodoba ten tekst, bo to są naprawdę takie realne. Oczywiście jeśli mamy klienta takiego bardzo laika, mało świadomego, bardzo szukającego nie wiem, problemów, to nie zadziała. To nie zadziała. Ale gra w otwarte karty tutaj, bo wtedy klient powie, wie pan co, szczerze,
zastanawiam się, chociaż mam takie wątpliwości, tak? Albo jeśli mówi, wie pan co, no nie mówię nie, tak? Okej, okay, no się nie mówi nie, ale nie mówi tak, to znaczy, że coś. No dobrze, to co konkretnie potrzebujemy przegadać, żeby pan był na nie, albo był pan na tak? Mhm. Czyli żeby nie bać się tak naprawdę tej konfrontacji, bo stara szkoła sprzedaży mówi o tym, omijaj obiekcje, albo one się pojawią, zbijaj te obiekcje, nawet słowo zbijać obiekcje, ale nie pozwalaj, żeby klient powiedział nie. A tak naprawdę, tak w życiu, no to my wolimy szybciej powiedzieć nie albo usłyszeć oczywiście, nie, że tak. A nie tworzyć jakąś taką bańkę. Tak? Taką aurę, jakąś magiczną bańkę, tak, wokół której będziemy później dryfować, aby żeby tylko ten klient nie powiedział nam, co jest jego obiekcją. Tak? I może jakimiś super ukrytymi technikami uda nam się dopiąć tą sprzedaż. I prawda? Trochę tak jest, że może powiedzieć, przez 20-30 lat żyliśmy, czasami trenerzy sprzedaży, handlowcy, żyli trochę takiej bańce, takiej nierealności, tak? Taki American Dream, nie? Że jak tam się pojedzie, to na pewno będzie sukces, nie? Tak. No jakoś nie, więc w rezultacie trzeba to sprowadzić do takiego ziemskiego, normalnego życia i tak naprawdę pobodźcować nawet klienta do tego, żeby powiedział, dlaczego nie, tak? A dlaczego nie? Co panu konkretnie się nie podoba? I tak naprawdę zapytać o te obiekcje. I to nawiązuje też do jakby całej idei psychologii zmiany, zarządzania zmianą, gdy ja właśnie przekładałem część narzędzi sprzedażowych z mojego pola zarządzania zmianą, bo pracując z zarządami czy z firmami nad zarządzanie zmianą, czy przygotowania firmy do zmiany, komunikacji zmiany w firmie, tak naprawdę zauważyłem, że trzeba przewidzieć opory ludzi, a następnie nimi zarządzić. Jak się najlepiej zarządza? No rozmawiając o tym. Oczywiście. Nawet mam 6-letniego synka i obserwuję swoich rówieśników, rodziców, jak rozmawiają. No i była taka sytuacja, gdzie dziecko płakało, coś się tam wydarzyło w klasie i rodzic podchodzi i mówi, no nie martw się, wszystko jest okej, wszystko jest spokojnie. No i to jest dobra intencja, tak? Chce, przytula, głaszcze i uspokaja. Ale dziecko się nie uspokaja. I teraz dlaczego? Dlatego, że jeśli jest głębsza przyczyna tego płaczu, to nie należy uspokajać, tylko należy nazwać rzeczywistość i powiedzieć, co jest się ci stało, smutno. Opowiedz tak, o tym, zmotywować go, żeby to z siebie wyrzucił. I czasami, i to jest pierwszy krok, jeśli to nie działa, to trzeba pomóc dziecku nazwać emocje, powiedzieć, słuchaj, jest ci smutno, jesteś zdenerwowany, coś ci zaszkodziło, wymienić pewną listę problemów, aż dziecko powie, tak, bo się wkurzyłem. A na co? Czyli jakby wniknąć, starać się to bardzo, bardzo zrozumieć i nagle czasami jak za magiczną różdżką przechodzi, bo została nazwana ta emocja. Podobnie jest z pracownikami, kiedy jest bunt na pokładzie i podobnie jest z klientami. Zgadza się. Akurat kontekst 6-letniego dziecka doskonale rozumiem, bo mam 6-letnią córkę. Więc akurat temat jak najbardziej bliski mojemu sercu. Jak wspomniałeś o tym, żeby często pytać klienta o jego obiekcje, to przypomniało mi się, jak rozmawiałem odnośnie ceny jakiegoś jeszcze bardzo niedoświadczony handlowiec. To było jakieś 6-7 lat temu. Pojechałem do bardzo dużej korporacji, która potrzebowała strony internetowej. Ja wtedy strony internetowej robiłem wszystkie sam, więc nie miałem wielkich kosztów, robiłem to dość tanio, tak? No jak sprzedawałem stronę w granicach 2-3 tysięcy złotych, to już byłem bardzo zadowolony, więc to generalnie dzisiaj na rynku za 2-3 tysiące złotych stronę kupić, no to jest mega tanio, powiedzmy szczerze. Tak? No i pojechałem do tej dużej korporacji z branży produkcji far. Pani się mnie pyta, a i w ogóle jak ofertę przedstawiłem, to podwoiłem stawkę. Zrobiłem ofertę za 6 tysięcy. Pomyślałem, że no od większego klienta będzie łatwiej zarobić więcej. Poza tym tutaj prawdopodobnie będzie też więcej pracy. No i widziałem też, że ze starszą panią rozmawiam, która jest tak koło 60, więc pomyślałem, że pewnie będzie dużo jakiegoś tam doprecyzowywania, co potrzeba i tak dalej. Podałem wyższą cenę, a ona mówi, że no ta cena jej się nie podoba. Myślę, kurczę, przestrzeliłem. No rany, co ja zrobiłem? Ale pytam się na... I miałem powiedzieć, ale co za drogo, ale jakoś nie miałem wtedy świadomości, żeby tak nie pytać, ale coś mnie tknęło, żeby nie zapytać tę stronę, tylko zapytam, a co jest z tą ceną nie tak? A pani powiedziała, że jest za tania, bo wszystkie inne propozycje, które dostała, miała między 15 a 20 tysięcy. I to mnie właśnie nauczyło, żeby nie zakładać z góry, że klient uważa, że cena jest zbyt wysoka. Ostatnio miałem też rozmowę z klientem,
nie jest to jakaś wielka korporacja, ale duża firma z branży logistycznej. Współpracujemy ze sobą kilka lat i pojechałem do nich omówić kwestie doradztwa strategicznego. Rozmawialiśmy o tym, żebym przyjechał po prostu do nich na jeden dzień, popracował. No ale ten jeden dzień to nie jest tak tylko jeden dzień pracy. Ja jeden dzień to muszę w podróży spędzić, muszę jeszcze się zakwaterować. No i później jeszcze za 2-3 dni muszę spędzić na tym, żeby napisać tą strategię, którą wypracujemy, prawda? No i powiedziałem klientowi, że ta usługa będzie kosztowała 10 tysięcy złotych. Ale powiedziałem to przy jego pracownikach, którzy zarabiają znacznie niższe pieniądze. No i oni zakodowali, że ja mam dostać 10 tysięcy złotych za jeden dzień pracy, tak, prawda? Za kilka godzin. Przyjadę na 8 godzin, za 8 godzin dostaję 10 tysięcy, nie? No i tutaj wyszło moje gdzieś tam roztargnienie sprzedażowe, bo zamiast porozmawiać o cenie tylko z szefem, bo szef od razu powiedział, a spoko. Tu nie chodzi o pieniądze, no ważne, że to dobrze zrobisz, tak? Po czym na drugi dzień dostałem informację, że no porozmawiał ze swoimi pracownikami, oni mu odradzili, bo to jest za dużo jak za jeden dzień pracy, tak? I z jednej strony dało mi do zrozumienia, że to jest za dużo, ale poprosił mnie o wyjaśnienie i o przedstawienie argumentów. No i koniec końców przedstawiłem mu tą argumentację chyba na półtorej strony, a cztery mu to w mailu wypisałem, co z czego wynika ta cena. Po czym zadzwoniłem do niego za 2-3 dni, bo nie odpisał. Nie mógł odebrać. Napisał mi SMS-a, jestem na tak, musimy zakończyć jakieś tam tematy i będę do ciebie dzwonił, nie? Więc no, lada moment będziemy teraz to dopinać. I uzasadnienie ceny jest zawsze ważne. Nigdy nie należy zakładać, że cena jest zbyt wysoka. Jeśli chcemy być dobrym handlowcem, to powinniśmy przywyknąć do tego, że powinniśmy sprzedawać... Z czego to wynika. Tak, z czego to wynika i że powinniśmy sprzedawać jednak produkty jak najdrożej, no bo to jest nasza marża, prawda? Super, fajnie. Dzięki za dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia. Dzięki, Adam. Miło się rozmawiało. Widzimy się na kolejnej konferencji.